dobrym. Orzechy laskowe są owocami leszczyny pospolitej, rośliny występującej na terenie całej Europy i w części Azji. Największymi producentami orzechów laskowych na świecie są Włochy i Turcja. 100 gramów produktu dostarcza 666 kilokalorii, około 63 gramów tłuszczu, w tym około 4,5 grama kwasów tłuszczowych nasyconych. Około 6 gramów węglowodanów, w tym około 4 gramów cukrów, około 9 gramów błonnika i około 14 gramów białka. Orzechy laskowe zawierają potas, fosfor, magnez, wapń, żelazo, cynk, selen, miedź oraz witaminę E, C, witaminy z grupy B, witaminę K, a także luteinę i zeaksantynę. Spożywanie orzechów laskowych sprzyja prewencji chorób sercowo-naczyniowych oraz chroni przed zaburzeniami stężenia lipidów w surowicy krwi. Warto zaznaczyć, iż orzechy laskowe dostarczają najwięcej jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i kwasu foliowego spośród wszystkich orzechów. Natomiast jeśli chodzi o witaminę E i magnez, to wśród orzechów ustępują tylko migdałom. Orzechy laskowe są źródłem przeciwutleniaczy, które współpracując ze sobą hamują zagrożenia wynikające z działania wolnych rodników. Przeciwutleniacze znajdujące się w orzechach laskowych to m.in. polifenole, tokoferole i skwalen. Witamina E, która występuje w dużych ilościach w orzechach laskowych, także jest silnym przeciwutleniaczem. Wykazuje działanie przeciwnowotworowe i poprawia stan skóry. Z kolei żelazo jest niezbędne do produkcji krwinek czerwonych i przenoszenia tlenu w organizmie oraz prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Orzechy laskowe zawierają też kwas fitynowy, czyli substancję antyodżywczą, która utrudnia wchłanianie niektórych składników mineralnych, np. cynku i wapnia. Hamuje jednak przy tym także wchłanianie metali ciężkich z przewodu pokarmowego. Orzechy te mają niski indeks glikemiczny i zawierają mniej niż 10 g węglowodanów w 100 g. Dlatego mogą być spożywane przez osoby z cukrzycą. Należy pamiętać, że orzechy laskowe są dość kaloryczne, dlatego należy spożywać je z umiarem. Orzechy laskowe mogą być dodatkiem do płatków, jogurtów czy wypieków.